Jaya Charyadeva, Jaya Śla Prabhupada. Jest to 12. płyta, 48. ścieżka. The following is a morning walk conversation. Jest to rozmowa na porannym spacerze with his divine z Jego grace, boską miłością A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrana 4 stycznia 1976 roku w Nellore, w Indiach. Hindus. Ten Jyoti Swami pokazał mi, że to wydarzenie w Japonii, i zapytał mnie, czy widziałeś. Są zwykłe muchy. I one szukają, gdzie są jakieś owrzodzenia. A Brahmar, on znajduje, gdzie jest miód. Podobnie. I Bhaktivedanta Swami naucza na całym świecie. To nie przychodzi do jego oczu. On przychodzi do wydarzenia w Japonii. Tak, ja powiedziałem jemu, że tam może być jakaś wielka organizacja taka. Dlaczego ty nie powiedziałeś, jesteś takim Pamara, że ta rzecz nie przychodzi do twojego pola widzenia, że ty zauważasz tą rzecz, a nie inne rzeczy. To ja jemu powiedziałem. Dlatego on zaczął mówić: nie, nie, czytaj moją literaturę. My nie mamy żadnej zazdrości. Ja to również przyjmuję z sobą. I on dał mi. Następnego razu, kiedy ja tam poszedłem, po czytaniu, ja powiedziałem, jak wiele błędów tam jest. Nawet pojedynczy błąd nie jest w innej literaturze. I nadal mówi, że ta literatura. Co jest tam nowego? Nic nowego. Spróbuj zrozumieć, że czymkolwiek to może być. Co to jest za mentalność tych drani? Że te dobre rzeczy oni nie zauważają. Jeśli coś jest złego, o tutaj jest. Zobacz. To znaczy, oni nawet nie są Vaishnavami. Widzisz? Vaishnava znaczy. Nawet ktoś posiada jakiś błąd, Vaishnava nie widzi tego. On przyjmuje dobre cechy. Ale oni nawet nie są Vaishnavami. Tak. Chaitanya Mahaprabhu naucza na całym świecie. To nie pojawia się u nich. Niektórzy japońskie gazety napisały coś. To pojawia się natychmiast. Ten głupiec, że on jest. Tu jest Pamara. I on jest najniższy z rodzaju ludzkiego. Ty możesz powiedzieć, że dlaczego ta rzecz staje się dominująca dla twoich oczu, a nie inne rzeczy? Nie, ja nie mówiłem w mój własny sposób. Chociaż ja nie cytowałem tego, że ty jesteś Pamara. Ja powiedziałem. Tak, ty możesz mówić teraz, że tego dnia ja zapomniałem powiedzieć, że ty jesteś Pamara. Dlatego ja powinienem powiedzieć, że ty jesteś Pamara.
Ja zapomniałem o tym. Wybacz mi, zapomniałem. Excuse me, I forgot. Ty jesteś Pamara. I to tak jest. I apologią jest. I zrealizowałem, że tak wiele pracy było zrobione z tym. Ale ponieważ jestem Pamara, ja szukam tego błędu. Ale ty teraz ukompletowałeś tą sentencję. Ty wiesz wiele rzeczy, ale ponieważ jesteś Pamara, dlatego ta rzecz dla ciebie jest dominująca. To jest dowód, że ty jesteś Pamara. Mój własny sposób, jeśli oni nam rzucają wyzwanie i oni są przekonani, ponieważ publiczność tak powiedziała. Jeden Goswami, kiedy ja powiedziałem, no dobrze, to jest ruch, który ja bardzo lubię i chcę się również przyłączyć. Wtedy on powiedział, że ponieważ jestem kierowany przez Gita Bhavan, czy ty jesteś kierowany przez Gita Bhavan, tego założyciela? On powiedział, nie. Ale później, kiedy będziemy zrealizowani, to nie jest sampradaya. My porzucamy to. Dlatego następnego dnia on już mnie nie lubił. Ja robiłem tą propagandę, tą Gita Prava Chanam przez ostatnie 4 lata w organizacji założonej przez niego. Ale następnego dnia ten Goswami, Purushottama Goswami Vrindavan, zawisny. Tak. On ma tam swój ośrodek? Nie, w Madras. Kiedy on był tutaj, to się wydarzyło. I ja powiedziałem, jaki jest powód? Dlaczego ty mówisz? Nie. Przede wszystkim my jesteśmy kwalifikowani. Ci mlecza. Nikt nie dba o ciebie. Jesteś tak kwalifikowany, że nikt o ciebie nie dba. Co on mówi? Co on powiedział, Tamal Krishna? Yashodanandana. Co on mówi o mlecza? Tak. Dlaczego mlecza? Jak oni mogą mieć przede wszystkim? Ja powiedziałem, ty sam byłeś żonaty i ty nie wiesz, że oni nie są. Jeśli oni są mlecza, wtedy ty jesteś naraki. Jest to powiedziane. Tak. Każdy, który tak patrzy na Vaishnavę kastowo, on jest naraki. Naraki. Tak jak my chodzimy, idziemy do świątyni widzieć bóstwa. Wiele milionów ludzi przychodzi, ale każdy wie, że to jest zrobione z kamienia. Ale czy oni idą zobaczyć kamień? Tam w tym jest Bóg. Oni idą zobaczyć kamień? Każdy, kto myśli w ten sposób, podobnie, każdy wie, że on jest Europejczykiem, Amerykaninem, ale ponieważ on jest Vaishnavą, ktoś nie powinien patrzeć w ten sposób. Mlecza. Jeśli on widzi, wtedy on jest naraki. Yashodanandana. To jest również udowodnione,
że oni nie mają wiary w święte imię, ponieważ Harinama oczyszcza wszystko. Drishta Dyumna, czy ten z wami pokazał ten artykuł w Prabhupadzie? Dlaczego ty mówisz tak, kiedy ja mówię? Powinieneś słuchać. I ci dranie mówią nama, nie ma. Zobacz. My musimy spotykać jedynie drani ciągle. Wszędzie. Tak zwani religioznawcy, tak zwani swami, tak zwani jogini, tak zwani politycy. Widzisz? Tylko my musimy spotykać wszystkich drani. On przypomniał mi, ten Jyoti Maharaja pokazał ten artykuł o Krishnie, Jayanti, o tym dniu, czytając całej publiczności. To były śmieci. On czytał całej publiczności i to, o czym on mi przypomniał, ponieważ ja opowiedziałem o tym wydarzeniu, które miałem z nim. Ten dzień Krishna Jayanti, on nie poszedł tam, ale w ten dzień on czytał. Co jest tam złego? Co było złego? Nie, on powiedział, że ten ruch ma te czarne owce. I oni mieli takie wydarzenia złe w Japonii. Wszędzie oni byli tak coś źle traktowani. Ale tam jest coś w Japonii, co jest... But what you have got in Japan? Ale jaki dowód ty masz, że ty coś zrobiłeś w Japonii? First of all, we are not even banned in Japan. Przede wszystkim my nawet nie byliśmy usunięci z Japonii. Nadal jest tam ośrodek. Nie, to w porządku. Tak, że byśmy o coś oskarżani, znaczyło, że my mieliśmy coś. Ale jaki dowód ty masz, że ty zrobiłeś coś w Japonii? Tam jest coś, tam jest nic. To jest lepsze. Tak jak jedna osoba powiedziała, ja straciłem 50 tysięcy tego roku. Jego przyjaciel powiedział, nadal jesteś szczęśliwy, ponieważ masz 50 tysięcy. A ja nawet nie mam 50 pejsów. Hindus, tam jest coś, a tutaj nic. Jesteś tak szczęśliwy, że mogłeś cierpieć stratę 50 tysięcy, ale ja nie mam nic do stracenia. To jest tak, że ktoś musi tak rozróżniać. Tutaj jest ignorancja. Zazdrość. Kiedy Achyutananda z wami był... zapytany przez jedną osobę, dlaczego zawsze Hare Krishna, Hare Krishna? My możemy również mieć Hare Krishus. To sama odpowiedź, jak twoja święta miłość dał. On powiedział, tak, tak, ty możesz to mieć. Cokolwiek. My nie mówimy nie. To jest również możliwe. Ale stopień. Stopień. Jak twoja świątobliwość innego dnia to dał.
My musimy podążać za Chaitanya Mahaprabhu, czy za tobą. Chaitanya Mahaprabhu mówi. Dlatego my musimy podążać za Chaitanya Mahaprabhu. Co to za budynek? To jest szpital. Śla Prabhupada, oni powiedzieli, że jeśli Chaitanya Mahaprabhu chciałby świadomości Kryszny w zachodnich krajach, dlaczego on nie udał się tam sam osobiście? Dlaczego on nam o tym powiedział? On zostawił zasługę dla mnie. Jaya Haribol. On kocha swojego wielbiciela bardziej niż siebie. Dlaczego Krishna Harikasha nie zabił każdego na bitwie Kurukshetra? Tak. Krishna przez jedynie swoje pragnienie on mógł zabić. On dlatego powiedział, on zostawił to zadanie dla kogoś innego. Używają maszynerię, samochody, samoloty i inne rzeczy również. Ja myślę, swamidzi, kiedy ty mówisz, że to jest przeznaczone jedynie dla służby dla Kryszny, jeśli to jest zadedykowane do tego, to jest tak używane. Inaczej to jest źle używane. Tak. To jest bhakti, tak jak ty chodzisz. Z jakimiś pieniędzmi gubisz swój portfel. Wtedy zapominasz. I ktoś, o, tutaj są jakieś pieniądze. On bierze to. A ktoś weźmie to i ofiaruje tobie. Kto jest lepszą osobą? Osoba ofiarowująca. Tak. Ten, który bierze i umieszcza portfel, on, i zabiera portfel, on jest złodziejem. A kto bierze go i ofiaruje tobie, on jest szczerym przyjacielem. My możemy użyć wszystko jedynie dla Kryszny. Dlatego my jesteśmy przyjacielem Kryszny. A ty jesteś złodziejem. Własność Kryszny używasz nieautoryzowanie. Dlatego jesteś złodziejem. Chrześcijanie mówią, że Bóg dał nam pewne rzeczy do cieszenia. Tak jak ja rozmawiałem z jednym chrześcijaninem o jedzeniu mięsa i on powiedział, no dobrze, ja cieszę się jedzeniem mięsa. Tygrys również powie, on będzie cieszył się tobą. Dlaczego protestujesz przeciw tygrysowi? W Biblii jest powiedziane, że wszystko było dla radości człowieka. Człowiek ma panować nad zwierzętami. Cieszenie nie znaczy, że ty zabijasz jego. Ta mala Kryszna, cieszenie znaczy ochrona. To znaczy ochrona, nie jedzenie. Goraksha. Ty chronisz krowy i bierzesz najlepsze pożywienie w świecie, mleko. To jest radość. Nie, że głupio jesz krowy. Yashodananda, wszyscy ci mówcy są bardzo skłonni, aby dać zasługę Vivekanandzie, ale on nie zrobił niczego. Prabhupada zrobił większość. Oni nie mogą widzieć właściwie wszyscy z tych mówców. Nikt nie zna Vivekanandy w Ameryce, Tamala Krishna. Nikt nawet nie słyszał o jego imieniu.
Nie, to nie jest tak, że ktoś musi słyszeć. Ale oni pracowali przez ostatnie 85 lat. Co oni zrobili? Kamala Krishna, oni jedynie mają 4 czy 5 świątyń w centrum Ameryki. Nie ma bóz ustanowionych, jedynie jakieś. Teraz niedawno oni ustanowili jedną świątynię Rama Krishna w Vrindavan. Nikt tam nie chodzi. Nikt tam nie chodzi. Jest to tylko szpitalem. Oni tylko wykonują społeczną pracę, czy tak nie? To jest społeczeństwo teozoficzne? Tak. Międzynarodowe. Ośrodek w Madras i tam w Ameryce. Chodźcie na inną stronę. Jakiś przyjaciel sugerował przy zarejestrowaniu tego towarzystwa. Dlaczego nie zrobisz to świadomym Boga? Nie. Świadomość Kryszny. Jeśli wezmę świadomość Boga, oni przyprowadzą tak wiele bogów. I inną kwestią odpowiedzi było również bardzo przekonujące, że wszyscy są bogami, ale on jest Bogiem, Godhead. Niektóre z tych rzeczy są naprawdę bezpośrednimi odpowiedziami. Naprawdę. Tak jest. Nawet Achyudananda powiedział innego dnia. Ktoś zadał nam pytanie, dlaczego nie świadomość Boga? Dlaczego ty chcesz Krysznę? On również powiedział tą samą rzecz. Jaka jest różnica pomiędzy kradzeniem masła i innymi rzeczami przez Pana Krysznę i kradzeniem, kradzieżą przez nas? Ja powiedziałem, kradzież jest kradzieżą. Ja powiedziałem, jak tam może być kradzież? Jeśli ty kradniesz, będziesz bity butami. My jesteśmy bici butami, ale on ma pozwolenie. Nie tylko pozwolenie, ale on jest czczony. Panie, to jest bardzo łaskawe dla ciebie, że ukradłeś. Cześć, Lobra Upada. Cześć, Czarnia Deva.